76 lat temu, a dokładnie 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej przekształcił się w Armię Krajową. Jednakże jej korzenie sięgają 27 września 1939 roku. Wtedy to powstał Związek Służba Zwycięstwu Polski. Obrońcy Warszawy pomyśleli o tym, żeby działalność na tle wolności nie była przerwana, więc w związku z tym już 27 września 1939 roku Służba Zwycięstwa Polski podjęła walkę, aby była ciągłość walki aż do ostatecznego zwycięstwa. Także ci, którzy powiadają, że Armia Krajowa i Polska zaczęła walczyć w 1942 roku, to jest nieprawda. Polska obrona rozpoczęła walkę z dwoma zaborcami przeciw Niemcom, a później z Rosji już od 1939 roku i cały czas walczyła aż do ostatecznego zwycięstwa. To właśnie żołnierz polski swoją krwią ślady znaczył w swojej naszej wspaniałej historii i im to trzeba zawsze o tym pamiętać. My dzisiaj już, jak widzicie, tylko jeden został żołnierz Armii Krajowej. Jest jeszcze kilku, ale już nie potrafią wyjść dalej poza dom. Dlatego ciągle martwiliśmy się, żeby naszą historię, naszą działalność, nasze cierpienia, nasze zwycięstwo komuś można było przekazać. Dlatego też, kiedy w czerwcu nastąpiło spotkanie prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, generała Wojsk Obrony Terytorialnej, generała Kruka oraz ministra obrony narodowej, nastąpiło pewne przesłanie do jednostek, ażeby właśnie Wojska Obrony Terytorialnej w swoim zakresie miały również, mogły również zajmować się przyjęciem tych tradycji, jakie my pozostawiamy, bo zawsze było naszym marzeniem, żeby ta działalność, te cierpienia żołnierzy nie zapomniały, nie zostały zapomniane razem, kiedy my odejdziemy. Dlatego dzisiaj chciałem serdecznie podziękować, szczególnie Wojsku Obrony Terytorialnej, która mam nadzieję, dzisiaj zaporządkowaliśmy to spotkanie, to dalsze współdziałanie i myślę, że jesteśmy otwarci na dalszą współdziałalność, na dalsze działanie w tym zakresie. Będzie nam miło, jeżeli byśmy mogli przekazać właśnie nasze cierpienia, nasze sprawy, które powinny być
niezapomniane, tylko młodzież powinna to dalej kontynuować. Dziękuję bardzo.